Uczniowie w szkolne mury po raz kolejny wrócą w pandemicznej rzeczywistości. I chociaż liczba zakażeń na COVID-19 w Polsce jest obecnie na niskim poziomie, to nad naszym krajem wisi widmo czwartej fali pandemii, o czym mówi wielu lekarzy. Mimo niepewności, szkoły deklarują pełną gotowość na każdy scenariusz. Rozpoczynamy rok szkolny w trybie stacjonarnym, ale tutaj musimy mieć na uwadze, że trzeba pamiętać sytuację z roku poprzedniego i w razie czego być przygotowanym na różne warianty. Życzę sobie i wszystkim uczniom oraz pracownikom szkół, żebyśmy pracowali jednak stacjonarnie, bo szkoła powinna być pełna uczniów, a nie pusta. Za to puste mogą być hale i sale gimnastyczne w szkołach. To związane jest z nowymi zaleceniami Ministerstwa Edukacji, w których można przeczytać m.in. o unikaniu gier zespołowych i lekcji w zamkniętych pomieszczeniach na WF-ach. Według nauczycieli może być to trudne do zrealizowania. Jeżeli mówimy o zaleceniach takich, że mamy wychodzić na spacery z dziećmi na świeże powietrze, no to już nie możemy tego nazywać lekcją WF-u, gdzie kształtujemy odpowiednie cechy motoryczne czy zdolności. Oprócz lekcji WF-u zmiany dotknęły również kanon lektur. MEN przygotowało małą rewolucję, usuwając na przykład Winnetu, Stowarzyszenie Umarłych Poetów czy wiersze Marcina Świetlickiego. Dodano za to na przykład twórczość kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Zmiany te nie podobają się wielu polonistom. To są lektury uzupełniające, więc mamy duży wybór, po prostu możemy je zignorować. Ale to też jest sugestia, jak rząd by chciał, żeby nasi uczniowie byli wyszkoleni. Jak się patrzy na taką zestawioną listę, to mamy po prostu matkę, ojczyznę i religię. Największe kontrowersje wzbudzają utwory Zofii Kossak-Szczuckiej, której zarzucano antysemityzm oraz postawę nacjonalistyczną. Nowy kanon lektur zacznie obowiązywać od 1 września.